Łaska i pokój od Boga, Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa, niech będą z nami tutaj w dalszym ciągu, bracia i siostry, a nie tylko tu, ale przez cały ten dzień, dałby Bóg, aby przez cały nowy tydzień, który się rozpocznie, no i tak jak też wypowiadaliśmy się, jeśli będziemy trwać w wierze, w społeczności z Bogiem, oby przez całe życie, czyli do samego końca. Piękny psalm był czytany, fragment zaledwie tego psalmu. Myślę, że do tego psalmu też nawiążę, choćby w paru wersetach. A ja przeczytam słowo z Ewangelii Mateusza z 5 rozdziału od 13 wersetu po 16. Wy jesteście solą ziemi. Jeśli tedy sól zwietrzeje, czymże ją nasolą? Na nic więcej już się nie przyda, tylko aby była precz wyrzucona i przez ludzi podeptana. Wy jesteście światłością świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapalają też świecy i nie stawiają jej pod korcem, lecz na świeczniku i świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak niechaj świeci światłość wasza przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Znany fragment wszystkim bardzo dobrze i wiele razy ja też na ten temat już słyszałem, czytałem i myślę, że tutaj nic nowego nie powiem, a jednak nas zachęcają słudzy Boży, aby pewne rzeczy przypominać, powtarzać. Zresztą i to dzisiejsze rozważanie też skrótowo było powtórzeniem tego, co już zawarte jest w Księdze Jozuego. Oto według słów Pana naszego Jezusa błogosławieni ubodzy w duchu, błogosławieni, którzy się smucą, cisi, błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, błogosławieni, miłosierni, błogosławieni czystego serca, więc czystych intencji, pokój czyniący i wreszcie gotowi znosić wszelkie przeciwności, prześladowania włącznie, to są ci ludzie, których określa mianem solą ziemi oraz światłością świata. Czyli Chrystus Pan, bo przecież nie o tym będę mówił, o tych błogosławieństwach, o tych cechach charakterystycznych, szczególnych, wyjątkowych obywateli Królestwa Bożego, Chrystus Pan zwraca uwagę, że sól jest czymś naturalnym, światłość również, a zatem nie tyle on stwierdza, będziecie, ale w stosunku do tych, którzy właśnie są takowymi, jak to tutaj skrótowo przedstawiłem, o czym mówią błogosławieństwa, że oni w sposób naturalny są solą ziemi, światłością świata. Jesteście solą ziemi, jesteście światłością świata. Więc Chrystus Pan użył tutaj dwóch obrazów, aby przedstawić właśnie tutaj ludzi wierzących, lud Boży. Każdego z osobna to dotyczy, rzecz jasna. Wiele razy słyszeliśmy, że sól jest niezbędna, bo konserwuje wszelkie produkty, aby nie uległy zepsuciu. I tak w podobny sposób w duchowym, tym moralnym wymiarze dzieje się z ludźmi wierzącymi. Że oto ludzie wierzący w tym świecie, skoro mają być solą ziemi, spełniają taką funkcję konserwującą, czyli zapobiegają temu zepsuciu, aby ono się nie potęgowało, chociaż Pismo nam mówi, że u kresu ziemia będzie pełna nieprawości, tak jak w czasach Noego, bo Chrystus Pan powiedział, że jak było za dni Noego, Lota, tak będzie podobnie i w dniach przyjścia Syna Człowieczego. Wcześniej wspomniałem tutaj, że grzechy sięgały nieba dawniej i w czasach końcowych. Kiedy czytamy 18 rozdział Księgi Objawienia, czytamy właśnie o tym, że wtedy Bóg wreszcie zareaguje, kiedy już grzechy sięgną samego nieba. Nam już rzecz jasna jako ludziom, bo my patrzymy z tej innej perspektywy, już jesteśmy zmęczeni tym wszystkim, zdaje się, że już sięgają, na pewno sięgają. Ale na pewno też Bóg jeszcze nadal oczekuje
i nadal okazuje miłosierdzie na tych, którzy by mieli dołączyć do grona odkupionych. A zatem sól ma tę wartość konserwującą. Taka jest pierwszorzędna właściwość, ale jest też, czy stanowi przyprawę, bez której no, żaden posiłek nie byłby dla nas smaczny. A zatem bez tej soli również no, po prostu nie może się obyć nasze społeczeństwo, żaden kraj, cały ten świat, cały ten glob, ziemia, bowiem właśnie dzięki soli, która wywiera tak drogocenny, błogosławiony, dobroczynny wpływ, również życie ludzi wierzących taki wpływ wywiera, że często podkreślamy my też, czy mamy taką świadomość, odczuwamy to, że w obecności ludzi wierzących, ludzie nawet niewierzący, czy też inaczej wierzący, inaczej się zachowują. Mniej pojawia się przekleństw, bardzo często spotkaliśmy się na pewno w miejscu pracy, czy gdzieś, przepraszam, kiedy komuś się tam coś wymknęło, od razu, ja w każdym razie z takimi przypadkami się spotykałem i na początku, kiedy jeszcze pracowałem w geodezji, w tym czasie, kiedy stałem się człowiekiem już biblijnie wierzącym, to kiedy ktoś w biurze tam jeszcze zaklął, o, Bolku, przepraszam, wybacz, i takie zachowania były czymś naturalnym. I po prostu w obecności ludzi wierzących, którzy już, o których już było wiadomo, że pewnych rzeczy nie pochwalają, odnoszą się do tego z dezaprobatą i sami są przykładem tego, że można żyć, postępować, zachowywać się inaczej, również ci, którzy może i zwyczajowo tylko przeklinali, czy to, czy innego czynili, jednak odczuwali jakieś hamulce. Coś właśnie powodowało, że ten wpływ był na tyle silny, że był błogosławieństwem, przynajmniej na jakiś czas, albo pobudzał do głębokiej refleksji. Być może ci ludzie niejednokrotnie, będąc sami sobą, myśleli, zastanawiali się nad tym, wejrzeli w siebie, dałby Bóg, aby tak naprawdę też było. A zatem tutaj było powiedziane, że jednostki odgrywały olbrzymie znaczenie, rolę w historii narodu wybranego izraelskiego. Mojżesz, Jozue, pytaliśmy, dlaczego później nie został postanowiony ktoś w miejsce Jozuego. Ja myślę, że przez właśnie te księgi, Tory, ta myśl, chociaż nie jest to napisane, takie słowo nie występuje, tam teokracja, ale wiadomo, co to słowo oznacza, a więc rządy Boga samego. Lud Boży, lud izraelski był kształtowany, uświadamiany i przyzwyczajany, uczony tego, aby właściwie polegać wyłącznie na Bogu. A więc Bóg chciał, aby oni rzeczywiście uznali tą teokrację, te Boże rządy. Pamiętamy, że później, kiedy zażądają króla, to zasmucił się nie tylko Samuel, ale nawet Bóg stwierdził to, że tobą wzgardzili, czy odrzucili, to można by tak powiedzieć, wybaczcie, że ja użyję takiego kolokwializmu, pół biedy, ale to oni mną tak naprawdę wzgardzili. Ale ja im dam króla, skoro chcę. Bo można by zadać pytanie, skoro tam zabrakło w miejsce Jozuego następcy, to co z nami? Przecież żyjemy, bo to w modlitwie tutaj nawet i brat Robert podkreślał, w szeroko pojętej diasporze. No przecież nie pousuwamy z tego kraju ludzi niebiblijnie, nieewangelicznie wierzących. Bo całe zwycięstwo, cały ten sukces, to życie właściwe, zgodne z Bożą wolą, zależy od mojej i twojej społeczności z Bogiem. Od tej teokracji, w tym najmniejszym, że tak powiem, wymiarze, czyli mojego życia, mojego małżeństwa, mojej rodziny i tak dalej. Jeśli tego nie będzie, to cóż z tego, że przykładowo, bo my przecież uznajemy autonomię, ale gdyby nie, gdyby były inne struktury naszej społeczności i Emil, brat nasz umiłowany, bo znamy się już ponad 20 lat i mamy wspólne doświadczenia i mogę tak powiedzieć, cóż z tego, że byłby tym głównym prezbiterem na całą Polskę i dyrektywy płynęłyby z centrali, powiedzmy, czy to z Bielska, czy z Warszawy, bo przecież tak zarządzane są społeczności wyznaniowe, większość kościołów.
to nie jest antidotum na zło. Rzecz jasna, że my w obecności, my również jako wierzący, w obecności, który jeszcze wyżej duchowo od nas czy moralnie stoi, pewnych rzeczy nie mówimy czy nie zachowujemy się niestosownie. To jest naturalną rzeczą. Ale trzeba bardziej, aby dojrzało w naszym umyśle, w naszych sercach, w naszym wnętrzu to przeświadczenie, że ktoś wyższy stoi od prezbitera, od biskupa, kardynała, papieża. Bóg najwyższy. W Nim żyjemy i poruszamy się. Nie jest On daleko od każdego z nas, jak czytamy. I On chce, abyśmy się z Nim liczyli. I kiedy człowiek się z Bogiem liczy, wtedy może rzeczywiście jako jednostka wywierać ogromny wpływ na otoczenie. Może w mikroskali, ale ważne, aby wywierać ten błogosławiony wpływ. Zawsze tak było, jest i będzie, że jednostki wywierały przeolbrzymi wpływ. Im wyżej te jednostki stały, tym większy to był wpływ. Pomyślmy o czasach reformacji. Jednostki wpływały na kształt właśnie rozwoju Ewangelii w Europie, a potem i na innych kontynentach. Ja może wspomnę tutaj o kilku, ale pomyślmy tylko o naszym tutaj akurat polskim przedstawicielu kościoła dominującego, który już nie żyje, a został zaliczony w poczet świętych. Jaki on wpływ wywierał? Przecież w tym czasie papiestwo nie cieszyło się specjalną estymą, a jednak on doprowadził do tego, że rzeczywiście rozkwit ten kościół na powrót, przynajmniej w każdym bądź razie wiwatowano na jego cześć, ale wpływ według myśli Bożej fatalny. Bo tak wysoko stał i tak bardzo miał szansę, jak mało kto, bo do całego świata przemawiał, przeciwstawić się bałwochwalstwu. Tylko jeden przykład, bo przecież całą litanię, bo można było przedstawiać tutaj doktryn, dogmatów. Nic z tym nie zrobił, utwierdził w tym bałwochwalstwie cały naród, wmawiając ludziom, że Duch odnowi tę ziemię, która staje się z dnia na dzień coraz bardziej zepsuta, gorsza pod każdym względem. Wspomnijmy tutaj Hitlera. Może dla jeszcze bardziej rażący przykład pod innym względem, ponieważ doszło do tragicznych mordów, ludobójstwa. Zginęło ponad 55 milionów ludzi podczas II wojny światowej. Człowiek, który nie miał nawet wykształcenia specjalnie, ale był zdolnym, bardzo zdolnym. Nawet bym nie ośmieszał jego, że tak powiem, zacięcia malarskiego, bo był nawet i pod tym względem zdolny, chociaż nie dostał się do Akademii Artystycznej. Kto patrzył na jego akwarele, jak pięknie, jak drobiazgowo, szczegółowo potrafił oddać właśnie całe kamienice, całe osiedla, no to rzeczywiście świadczy o tym, że to był człowiek zorganizowany, o takim zmyśle, takim właśnie typowo niemieckim. Wszystko dokładnie poukładane. Ten człowiek bez jakiegoś większego wykształcenia, bez wyższego wykształcenia, był zaledwie kapralem, kiedy podczas pierwszej wojny został ranny. On wkrótce podbija całe Niemcy, wszystkie landy, staje na czele właśnie całej Rzeszy, tworzy Rzeszę i obiecuje im, że oto nastanie za jego rządów tysiącletnie królestwo, panowanie Rzeszy. Porwał tłumy. Miał charyzmę, ale to była charyzma iście szatańska, jak powiemy. Czy wierzymy w szatana, czy nie, to już nie ważne, ale jest często właśnie on tutaj symbolem wszelkiego zła, najgorszego zła. Zatem zobaczmy, że sól ma takie ogromne właściwości, czy jest obrazem tego, jak przeogromny wpływ może wywierać jednostka. Człowiek wierzący, Boży człowiek. Okazuje się, że chociaż poprzednim razem wspomniałem tutaj o funduszach, że w pewnych sytuacjach są one konieczne, ale dlatego, że sól jest jednym z produktów czy minerałów najtańszych, można za niewielkie pieniądze osiągać olbrzymie rezultaty, wywierać przeogromny wpływ. I właśnie o tym mówi Chrystus Pan. Niekoniecznie trzeba mieć te żelazne wozy. Dzisiaj moglibyśmy spojrzeć na katedry, na wspaniałe pałace dygnitarzy rzymskokatolickich,
gdzie mieszka dwóch, trzech, czterech, najwyżej nieraz, rzadko kiedy pięciu kapłanów rzymskokatolickich. Całe te zaplecze, ogrom pieniędzy, no imperium Rydzyka w Toruniu. 217 milionów w przeciągu niespełna dwóch lat, jakie otrzymał. To są zawrotne, to są astronomiczne kwoty. Można tego wszystkiego nie mieć. Można być właśnie po prostu w swoim własnym takim odczuciu i spojrzeniu na to, czym my dysponujemy, nieznaczącą siłą. A jednak Mesjasz Pan podaje tutaj, że człowiek, jeżeli będzie prawdziwie tą solą, a taką ma być, jeśli właśnie dokładnie to się dokonało w jego życiu, o czym mówią błogosławieństwa, że jest tym, który niewiele myśli o sobie, że się przejmuje grzechem i się smuci z powodu niego, że nie zabiega o dobra tego świata, o ziemię, bogactwa i tak dalej, że łaknie tylko i pragnie sprawiedliwości, że okazuje miłosierdzie, mimo że miałby prawo domagać się swego, że właśnie jest czystego serca w intencjach, zamiarach, pobudkach, że właśnie zasiewa pokój, jest mężem pokoju, czynicielem pokoju i że się po prostu również godzi na niesprawiedliwość jawną, kiedy jest dotykany z racji tego, że reprezentuje wartości Królestwa Bożego, taki człowiek może być, jest solą i może wywierać wpływ. Jak powiedziałem, to nie musi być robione nic na siłę, bo to jest czynnik naturalny. Tu mamy do czynienia z wartością naturalną samą w sobie. Nie powoduje ja, że staję się solą, ale Bóg czyni właśnie moje życie takim, że wywieram wpływ błogosławiony na innych. Oto ona sprawia to, że wzbudza pragnienie, bo przecież wystarczy odrobinę, nieco więcej tej soli dać do potrawy, a już odczuwamy zwiększone pragnienie. Właśnie to jest to pragnienie, o którym mówiłem, które wyraża się w życiu wpływie jednostek. Może to być to hitlerowskie pobudzenie i wzbudzenie pragnienia, że wszyscy krzyczeli, płakali, wręcz omdlewali na jego widok. Szczególnie kobiety, ale nie tylko kobiety. A może to być właśnie podobne do JP2, o czym wspomniałem? Ale może też to być zupełnie inaczej, jak w życiu ludzi bożych, o których warto wspomnieć. Zatem może tutaj dwa teksty w związku z tą solą przeczytam w liście apostoła Pawła do Kolosan, 4:6 powiada Paweł tak. Mowa wasza, a przecież nie o tylko mowę idzie, bo całe nasze życie ma być wyrazem tego, że jesteśmy właśnie tym drogocennym czynnikiem wpływającym na otoczenie. Mowa wasza niech będzie zawsze uprzejma, zaprawiona solą, abyście wiedzieli, jak macie odpowiadać każdemu. Bardzo ważne. Uprzejma, zaprawiona solą, czyli smakowicie coś przyjemnego dla ucha, coś uzdrowieńczego, co wpływa właśnie i wnosi błogosławieństwo w życie drugiego człowieka. O czym też apostoł Paweł powiada w czwartym rozdziale listu do Efezjan, 29:. Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych. A jeśli jest to jeszcze ta pozostałość, o czym dzisiaj mówiliśmy podczas studium, niech Bóg nas od tego uwolni. Dołóżmy też wszelkich starań, bo Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. A jeśli nie dość, to ja przynajmniej tak robię. Boże, daj, abym Ciebie miłował całym sercem, z całej duszy, z wszystkich sił i myśli. Pomóż mi też bliźniego, bo o wiele trudniej jest bliźniego miłować, chociaż się go widzi, jak to powiada Jan w swoim liście. Ale daj, abym rozumiał właściwe znaczenie tejże miłości w odniesieniu do drugiego bliźniego, a nawet nieprzyjaciół. Ale tylko dobre słowo, które może budować, aby gdy zajdzie potrzeba, przyniosło błogosławieństwo tym, którzy słuchają. Jest to bardzo ważne. Dwa teksty, dwa wersety, ale warto je sobie zakodować, zapisać. Wy mnie znacie, że ja niemalże przy każdym wystąpieniu braci tutaj zawsze sobie robię notatki. Także jest to dobry też taki zwyczaj, aby przynajmniej najważniejsze jakieś wersety sobie utrwalić, zapisać. Ale Mesjasz Pan powiada również, wy jesteście światłością świata.
Ja już podczas zjazdu wspominałem, że przede wszystkim światłością jest Bóg. Pierwszy list Jana, pierwszy rozdział, piąty werset o tym mówi, ale mówią o tym również inne teksty w Biblii hebrajskiej i na ten temat moglibyśmy po prostu tutaj czytać dosyć wiele. W psalmie 119, który był przed chwilą czytany, między innymi najbardziej taki może popularny werset to jest 105, który powiada: Słowo Twoje jest pochodnią nogom moim i światłością ścieżką moim. A jak sobie przypomnimy historię narodu wybranego, to Bóg prowadził ich w słupie ognia, a więc światłość im towarzyszyła. Niczym właśnie ta pochodnia, niczym ta światłość, o której dla ich ścieżek, dla ich nóg prowadziła ich bezpiecznie przez ten długi okres czasu ich pielgrzymki, ich wędrówki. My czytamy w psalmie również 119, bardzo ciekawy jest tam werset, mianowicie 9, który powiada: Rozkazy Boga są słuszne, rozweselają serce, przykazanie Boże jest jasne, oświeca oczy. 119 psalm, 130 werset powiada: Wykład słów Twoich oświeca, uczy prostaczka mądrości. Jakże ważną jest rzeczą mieć tą właściwą znajomość Pism Świętych. 118 psalm i tam z kolei 27 werset powiada tak: Bóg jest Bogiem, On nas oświeca. To jest cudowna rzecz. On właśnie oświeca, On daje to światło, On daje to zrozumienie, On udziela mądrości, On po prostu każdemu jednemu udziela stosownie do jego potrzeb. Co ciekawe, w przypowieściach Salomona też jeszcze 6 może rozdział i tutaj z kolei werset 23. Gdyż przykazanie jest pochodnią, a nauka światłem. Drogą życia zaś są napomnienia do karności. Może by się aż prosiło przeczytać od 20, kiedy prosi ojciec syna: Zachowuj, synu mój, przykazania swego ojca i nie odrzucaj nauki swojej matki. My wiemy, że według Tory 6 rozdziału w drodze, w domu, gdy pójdziesz spać i tak dalej, rodzic był zobowiązany do tego, aby nauczać swoje dzieci. Utrwal je na zawsze w swoim sercu i owin nim swoją szyję. Gdy pójdziesz, będzie ci towarzyszyć, strzec cię będzie w czasie twojego snu, a gdy się obudzisz, odezwie się do ciebie, gdyż przykazanie jest pochodnią, a nauka światłem. I jeszcze może jeden werset z kolei z Księgi Izajasza, 5 wers 2 rozdziału, jest tutaj zachęta bardzo znacząca dla nas wszystkich, domu Jakubowy: postępujmy w światłości Boga naszego. No cudowny, po prostu cudowny werset. No, byłbym zaniedbał tę rzecz, gdybym nie przeczytał 49 rozdziału Księgi Izajasza, bo tu jest zapowiedź Mesjasza i o nim czytamy, że mianowicie 6 werset. Bóg mówi: to za mało, że jesteś mi sługą, aby podźwignąć plemiona Jakuba i przywrócić oszczędzonych synów Izraela. Więc ustanowiłem cię światłością pogan, aby moje zbawienie, tu jest teraz cel, dlaczegoż to mamy być ową solą i światłością, aby moje zbawienie sięgało aż krańców ziemi. Dlatego też Mesjasz potem powie, że jest światłością świata. Bo mowa jest właśnie o wszystkich narodach, czyli narodach wcześniej pogańskich, które nie znały Boga żywego, a do nich miało to światło Ewangelii docierać. Oto więc czytamy: Bóg jest światłością, Jego Słowo jest tą światłością, On prowadził, oświecał swój lud, On strzeże, On może każdego wyprowadzić z ciemności, On może nakierować, On może dać zrozumienie, bo i z tym się kojarzy oświecenie. Jest nawet pewien okres w historii nazywany tym słowem oświecenie, a zatem w tym czasie też dokonywały się wielkie rzeczy pod względem
biblijnym, ewangelicznym, bo to rozpoczęło się już w epoce renesansu, a potem reformacji, oświecenia. Dalej coraz bardziej powstawały nowe społeczności biblijne, ewangeliczne i niosły to światło Ewangelii poszczególnym narodom. Także na ten temat również warto tutaj powiedzieć, że to światło nie może być w żaden sposób ukrywane. Piękne wersety są w listach Pawłowych również, choć nie tylko, bo i w liście Piotra, może te dwa wersety jeszcze sobie odczytamy. Wy jesteście światłością świata, nie może się ukryć miasto położone na górze. To jest oczywistą rzeczą, no jeżeli jest na wzgórzu, to jest widoczne z daleka. A zatem znów rzecz naturalna. Znów nie ode mnie to zależy, że ja to komuś światłością jestem, chociaż mam z Bogiem współdziałać, skoro On współdziała z takim prochem, jak to powiada Dawid, kimże jest człowiek, syn człowieczy. No kimże jestem, że Bóg ze mną, z tobą współdziała, tym bardziej, że powiada, przypatrzcie się sobie, bracia, że niewielu jest pośród was i dalej będzie wymieniał. A jednak Bóg współdziała. A zatem nie może być ta prawda ukrywana. Nie wolno jej ukrywać. I tutaj może przykład podam. Już to się rozpoczęło od Piotra Waldo. Właściwie wcześniej był, to są te tylko nazwiska najbardziej znane. Jak Waldo, jak Wycliffe, jak Hus i wreszcie Luther. Wszyscy oni właściwie to samo prawie, że głosili. Bo to, co Waldo podkreślał, Piotr Waldo, a więc XII stulecie, to właściwie było powtarzane później, podkreślane jeszcze większym naciskiem i mocą przez następców, prekursorów reformacji. Ale tych postaci jest tak dużo, my tylko o niektórych zwykle wspominamy, że naprawdę warto się zapoznawać z historią przynajmniej tej rozwijającej się myśli reformatorskiej, reformacyjnej. Co uczynił Luther, który był tak oddanym sługą kościoła papieskiego? Nie będę opowiadał całej historii, bo my to znamy, kiedy dotarł do Rzymu, myśląc, że tam jeszcze bardziej wzbogaci swoje życie intelektualne, duchowe i moralne, był przerażony, bo nagle zobaczył, że nie ma większego siedliska zepsucia i zła, jakim jest Rzym papieski. Kiedy wreszcie on, bo od dawna był zafascynowany Biblią, kiedy dotarła do niego ta prawda Ewangelii o zbawieniu z łaski, przerażony był tym procederem kupczenia zbawieniem, chociaż nikt zbawienia nie otrzymał, ale wmawiano ludziom, rzecz jasna, za grube pieniądze i Kościół przez to się ogromnie bogacił przez całe stulecia, aż po dzień dzisiejszy, zresztą jeszcze dalej z tej instytucji odpustów korzysta, postanowił się temu przeciwstawić. Jeszcze nie papiestwu, jeszcze nie ogólnie całej dogmatyce Kościoła rzymskokatolickiego, ale właśnie owemu kupczeniu, sprzedawaniu, oszukiwaniu ludzi, temu co fałszywe, tym najgorszym fałszerstwom, jakie kiedykolwiek zaistniały w historii świata. Dlatego powiedziałem, kiedy widziałem tytuł tej książki, że o tym jednym zapomniał autor. Ale co zrobił? Nie jak Nikodem, nocą, po cichu. On pomyślał sobie, że jeżeli ma to ujrzeć cały świat, jeżeli ma na światło dzienne to być wyjawione, to akurat z 31 października na 1 listopada, kiedy 1 listopada obchodzono wszystkich świętych, kiedy w tej katedrze miało być najwięcej ludzi, to na tych głównych drzwiach tej katedry zamkowej w Wittenberdze przybył 95 tez. Rozumiecie? Niech to dojrzeje. On postanowił, że to muszą wszyscy zobaczyć. To zostało przybite do drzwi i każdy, kto wchodził, czytał. To jest właśnie to, o czym ja też wspominałem i podczas naszego zjazdu, kiedy co niektórzy po prostu nie wiedząc nawet, co mówią, co myślą, krytykują czasami tych, którzy robią coś, aby ujawniać, aby demaskować, aby publikować. Te rzeczy nie mogą być ukryte, nie wolno ich ukrywać, trzeba je ujawniać i to, rzecz jasna, właściwym językiem, aby, bo mimo tego właściwego języka i tak są zakusy, kto jest bardziej zorientowany, a ja dosyć jestem, aby nawet i tym, którzy stosują właściwy język, im usta zamknąć, a nie tylko usta. Bo przecież co uczyniono
nie z Kopernikiem, ale Kopernik też się wystraszył, kiedy wydał w 1543 roku swoje dzieło o obrotach ciał czy sfer niebieskich. On je wydał dopiero pod koniec życia, ponieważ jego wujek, biskup, po prostu tak delikatnie mu dał do zrozumienia, że absolutnie no to będzie zamieszanie. To coś niedobrego się będzie działo i jemu grozi niebezpieczeństwo. On to sobie wziął głęboko do serca i dopiero już niejako na łożu śmierci, kiedy już był krótko przed, dopiero to dzieło zostało wydane. Z nim się zapoznał Galileusz. I on w 1616 roku z kolei publicznie wyznał, że się zgadza z teorią Kopernika. Myślał, że papież będzie na tyle światły, rozumny, aby przynajmniej zbadać te opracowania Galileusza, który jeszcze głębiej pewne rzeczy zbadał. Ale wtedy pojawiła się inkwizycja od razu. Galileusza zastraszono w ten sposób, że mu pokazano narzędzia tortur. I wtedy Galileusz po prostu zgodził się nie publikować tego i nie ogłaszać. Mało tego, przy drugim takim posiedzeniu inkwizycyjnym potępił, przeklinał swoje dzieła dozgonnie pod warunkiem, czy za obietnicę było, że nie spadnie mu włos z głowy, że nie zostanie po prostu skazany na śmierć. Ale mimo wszystko został skazany na więzienie dożywotnio. Kiedy go Kościół zrehabilitował? W XX wieku dopiero, pod koniec XX wieku. Otóż tak to wyglądało. Mieli ci ludzie odwagę o pewnych rzeczach mówić, chociaż były to czasy bardzo niebezpieczne. Niektórzy, rzecz jasna, no wycofali się, tak jak te przypadki, o których tu wspomniałem. Ale inaczej było z Husem, który przecież również uznawał papiestwo za instytucję, która jest następcą cesarza. Papież jest następcą nie Piotra, ale cesarza Konstantyna Wielkiego. To głosił wcześniej Wycliffe. To również ogłaszali Waldensi, od Piotra Waldo począwszy, którzy podkreślali, że Kościół rzymskokatolicki, papiestwo, właściwie Kościół papieski to jeden wielki Babilon, o którym mówi 17-18 rozdział właśnie Księgi Apokalipsy. Potępiali wszystko to, co w Kościele było niebiblijne, a więc sprzeciwiali się hierarchicznemu kapłaństwu, wszelkim sakramentom. Bardzo mocno właśnie podkreślali, że czyściec i msze za zmarły z przeistoczeniem to jest jedno wielkie zafałszowanie, jest wręcz bluźnierstwem przeciwko Bogu żywemu. Nie będę wymieniał tutaj, bo trzeba by całą listę wymieniać tych wszystkich piętnowanych przez nich doktryn, dogmatów, które nie znajdowały poparcia w Piśmie Świętym. I Hus między innymi, później jego przyjaciel Hieronim, zostali straceni przez spalenie żywcem na stosie w Konstancji. Tam, gdzie problem papiestwo miało od niemalże kilkudziesięciu ponad lat, 70, prawie kiedy najpierw dwóch, a potem trzech biskupów Rzymu rządziło Kościołem rzymskokatolickim. A każdy pretendował do miana prymatu i nieomylności biskupa rzymskiego. Są to rzeczy bardzo ciekawe. Wybaczcie, że ja tylko tutaj dotykam tych spraw. A zatem Chrystus Pan tutaj zachęca nas do tego, swoich uczniów, tych pierwszych apostołów, a w następstwie rzecz jasna wszystkich, że mają, jak to pięknie Hus potem wyrazi, szukać prawdy. Słuchać prawdy. Przyjąć tę prawdę całym sercem. Zgłębiać tę prawdę. Głosić tę prawdę i być wierny tej prawdzie aż do samej śmierci. I Hus dał przykład swoim życiem, że rzeczywiście był wierny tej prawdzie aż do samej śmierci. Tej prawdy nie można ukryć w żaden sposób. Tak jak tutaj dalej jest powiedziane, nie zapalają też świecy i nie stawiają jej pod korcem, czyli pod pewnym naczyniem, aby po prostu było ukryte, lecz na świeczniku i świeci wszystkim. Moglibyśmy tutaj analogicznie nawiązywać do czasów, kiedy to po prostu za czasów Gedeona schowano na krótko to światło, te pochodnie,
ale potem w odpowiednim momencie one zostały wyciągnięte. Ale tu jest rzecz bardzo istotna, że Chrystus Pan powiada, że nie tylko, że nie wolno jej ukrywać, nie można jej w żaden sposób tłumić. Paweł będzie pisał, że nie wolno gasić ducha, że proroc nie mamy lekceważyć i tak dalej. Będzie nas zachęcał do tego, aby tę prawdę głosić. W Ewangelii Marka z kolei jest powiedziane, dzisiaj już z niej było czytane wersety, może przeczytam od 21. Czyż przynoszą światło po to, aby je postawić pod korcem albo pod łóżkiem? No rzecz nie do pomyślenia. Czyż nie po to, aby je postawić na świeczniku? Nie ma bowiem nic ukrytego, nawet jeżeli ja tego nie zrobię, czy ty, czy my, co by nie miało być ujawnione. Oczywiście nie dopowiedzmy sobie, aha, skoro będzie i tak ujawnione, to ja tego nie muszę robić. Biada mi, jak gdybym Ewangelii nie głosił, jak powiedział apostoł Paweł. I nic nie pozostało utajone, co by nie wyszło na jaw. Na to zwraca uwagę tutaj Mesjasz Pan. Ma być ona głoszona, ma być ujawniana w stosowny sposób. Jak już czytaliśmy, nasza mowa ma być zaprawiona solą. Ta prawda ma być widoczna w życiu nas, ludzi wierzących. I pięknie to właśnie wyraża tutaj końcowa myśl w tej fragmencie Mateuszowej, w tej wersji Mateuszowej, tak to powiem, bo mamy podobne wersje, tylko nieco rozdzielone również Ewangelii Mateusza i Marka odnośnie i soli, i światłości. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki, a więc w naturalny sposób. Twoje życie ma być czymś naturalnym. Często do tego nawiązuje, do tego, co jest naturalne, bo tylko to jest piękne. Tylko to po prostu przykuwa uwagę przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki w sposób naturalny i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Podobna myśl jest w liście Piotra i to będzie przedostatni werset w drugim rozdziale. 9 werset powiada i 12 tak. Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Dlatego prowadźcie wśród pogan życie nienaganne, aby ci, którzy was obmawiają jako złoczyńców, przypatrując się bliżej dobrym uczynkom waszym, wysławiali Boga w dzień nawiedzenia. Nie będę komentował tych wersetów, może przy ostatnim się zatrzymam nieco jeszcze. Z listu do Efezjan, 5 rozdział, od 8 wersetu po 14. Byliście bowiem niegdyś ciemnością, tak jak to pisze Piotr, przed chwilą czytaliśmy. A teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jak dzieci światłości, bo owocem światłości jest wszelka dobroć i sprawiedliwość i prawda. Dochodźcie tego, co jest miłe Bogu. I nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności, ale je raczej karćcie, bo to nawet wstyd mówić, co się potajemnie wśród nich dzieje. Wszystko to zaś dzięki światłu wychodzi na jaw, jako potępienia godne. Wszystko bowiem, co się ujawnia, jest światłem. Dlatego powiedziano, obudź się, który śpisz. Może na tym miejscu zakończę. Bardzo również fragment godny takiego w ciszy, w skupieniu osobistego rozważenia. Wymaga ten fragment, aby się wczuć, wczytać, aby to dojrzało w naszych umysłach, w naszej świadomości. Mamy być solą, mamy być światłością. I kończąc, na pewno jest rzeczą właściwą, abyśmy również, chociaż jako jednostki, każdy z nas taki ma być, mieli, tak jak tu było powiedziane wcześniej, nie tylko jednego brata, z którym się komunikujemy, wspieramy, współdziałamy, ale aby mieć za sobą cały zbór. Człowiek wierzącym, jeżeli ma być skutecznym, ma wywierać wpływ, musi być członkiem zboru. Powiem, wybaczcie, w cudzysłów jakiegokolwiek. W tym sensie, rzecz jasna biblijnego, ale jakiegokolwiek, czyli gdziekolwiek.
ale niech on będzie członkiem jakiegoś zboru. Jeżeli masz być błogosławieństwem dla tego zboru i dla innych poza zborem, to musisz być częścią lokalnego zboru, Bożego, biblijnego zboru, tam gdzie po prostu rządzą prawa określone przez Boga. I tylko wtedy można właśnie ten wpływ jeszcze mocniejszy wywierać, bo mam za sobą cały zbór. Są sytuacje, kiedy mimo, że sól niewiele kosztuje, kiedy mogę wywierać błogosławiony, dobroczynny wpływ, jednak są potrzebne pewne fundusze. I zbór właśnie jest tą komórką w tym Bożym ciele Chrystusa Pana naszego, który ma współuczestniczyć w pewnych kosztach, kiedy zachodzi taka konieczność, aby nasza misja była jeszcze bardziej skuteczna, aby przybić te 95 tez, aby wydać jakąś dobrą literaturę, dobre ulotki, traktaty, a wszystko to właśnie po to, aby te żelazne wozy okazały się po prostu daremne, nieużyteczne i aby w sumie zostały one zwyciężone orężem Bożym. Amen. Dziękujemy, bracie Bolesławie, za strawę duchową. Chwała Bogu. Wiecie, ja tak sobie myślałem, kiedy brat Bolesław mówił o tej soli i przyszła mi taka myśl, którą się jeszcze podzielę. Z chemii, uczyliśmy się z chemii, że sól ma właściwości higroskopijne, czyli chłonie wodę. A dzisiaj na początku czytaliśmy o tym z Jeremiasza, że błogosławiony mąż, który pokłada zaufanie w Jahwę, jest zasadzony nad wodą. Bądźmy tą solą, bo to są te dwie właściwości. Chłonie i mamy dawać to świadectwo. Jeszcze raz dziękuję, bracie. Pieśń, którą będziemy śpiewać. Dziękujmy Bogu wraz, wyświetla się za mną.